Mamy trochę kłopotów tym razem z tankowaniem paliwa. Poprzednim razem do drugiej w nocy. Do drugiej w nocy żeśmy siedzieli. No i co? I mieli i kurczę, nic z tego mielenia nie wychodzi. Wśród wielu wątpliwych atrakcji w Iranie, jak... Mamy trochę kłopotów tym razem z tankowaniem paliwa. Poprzednim razem to nie było jakoś, no może tak, na wypadek gdyby ktoś właśnie oglądał po raz pierwszy. Tutaj muszę trochę się schować, żeby pan tam się nie przestraszył. O, dobra, to nam zatankuje. Zatankujemy sobie na wszelki wypadek do takiego kanisterka. Bo chodzi nam o to, że minęliśmy po drodze parę stacji i no, parę osób nam odmówiło, albo zatankowali, wiecie, wlali 10 litrów paliwa. Tak tyle, że mogliśmy do następnej stacji dojechać, nie? Tak więc trochę problem. Więc jakby ktoś wybierał się samochodem z dieslem, no to lepiej mieć zapas paliwa na wszelki wypadek. Dla niewtajemniczonych wytłumaczę, że diesel nie jest ogólnie dostępny. Trzeba mieć taką kartę, czyli jak ktoś tutaj ma samochód ciężarowy, prowadzi firmę, to ma taką specjalną kartę, dzięki której on może zakupić paliwo diesel. Wszystkie osobowe samochody jeżdżą na benzynę. No i tak jak przyjeżdżają tu turyści, no to jest trochę problem, no bo jak? Masz to kupić, jak nie możesz kupić, mimo że jest. No, no ale znajdą się zawsze dobrzy ludzie, którzy jak oni tankują, to też użyczą. Tak jak ten pan teraz z tego białego samochodu. Ten dobry pan nie chciał pieniędzy, to poszłam mu dać po prostu ciastko. Mam takie właśnie pokupowane różne batoniki, takie większe jakieś takie ciastka, takie trochę bardziej ekskluzywne, żeby właśnie dziękować ludziom w różnych takich no, sytuacjach. Super. No, tu mamy nasz baniaczek na wypadek emergency, gdyby nam gdzieś zabrakło. Bye, thank you. Jedziemy do miasta Isfahan, który jest moim ulubionym miastem w całym Iranie. Za czasów dawnej Persji nazywane było sercem całego świata. Znajduje się tam jeden z największych placów na świecie i moim zdaniem najpiękniejszy. Został wzniesiony zaledwie w 5 lat przez Szacha Abasa I, który zamienił Isfahan w stolicę dynastii Safawidów. Warto zobaczyć to miejsce, bazar i wszystkie sklepiki, a także warsztaty, w których wykonuje się rękodzieło dokładnie tak samo jak setki lat temu. Jest to po prostu miejsce magiczne. Do tego mieszkańcy, którzy licznie przychodzą tam po zmierzchu, aby piknikować. To wszystko możecie zobaczyć w filmach z naszej pierwszej wizyty w Iranie. Link oczywiście znajdziecie w opisie filmu, a także na samym końcu.
My jednak tym razem poświęcimy czas na spotkanie z naszą dobrą koleżanką, którą poznaliśmy w Iranie, gdy byliśmy po raz pierwszy. Chcemy porozmawiać o życiu, a także załatwić kilka ważnych dla nas spraw. Trochę udało nam się pokupować, ale panie nam tam, jak tu fajnie jest w tym Iranie, naprawdę Irańczycy są tacy ciepli, pozdrawiają, witają, super. No, tak więc trochę udało nam się zrobić takie podstawowe zakupy, musieliśmy się spieszyć, niedźwiedź jeszcze szybko właśnie pognał w poszukiwaniu chleba. Tutaj są różne rodzaje chlebów. Nie ma oczywiście takiego chleba jak w Europie. Są takie cienkie placki, których on strasznie nie lubi. Coś na rodzaj takiej bułki paryskiej, która jest po prostu takim powietrzem, tak więc to nie bardzo, no tak mniej więcej jak ekmek w Turcji, nie? To tak jeszcze w miarę wygląda, ale nie jest zbyt ciężko to jeść, no takie no, nadmuchane powietrze, wiecie, jak tak bagietki nieraz. I są jeszcze takie inne placki, takie podobne do gruzińskich placków, które trudno jest dostać. W bardzo niewielu miejscach takie placki sprzedają, no ale może nam się uda znaleźć. Musimy się jednak spieszyć, bo zaraz wszystko zamkną, bo tutaj też mają taką przerwę jakby na siestę. Więc jakby wszystko się już powoli, widzimy tutaj, po drodze zamyka. Jest godzina 12:30 i oni tak mniej więcej zamykają, no, max do pierwszej i później zamykają i otwierają gdzieś dopiero około 17:00. No i tak więc udało kupić, więc tak wyglądają takie placki. To jest jeden placek przełamany na pół. No i na razie będę trzymać na kolanach, bo... Ciepło. No, ciepło mi będzie. Będę się tu prażyć. Dał ci jeszcze ten jeden placek. No to dobrze, ostatni placek żeśmy wyrwali. No i co? I mieli i kurczę, nic z tego mielenia nie wychodzi. A już jesteśmy w środku miasta, więc teoretycznie już silniejszego internetu niż w mieście to już nie będziemy mieli. Tutaj to w ogóle w komputerze nic się nie dzieje. No. Klikam i nic. A tutaj mieli. Ja nie wiem. Wśród wielu wątpliwych, ja szukałam właściwego słowa. Wśród wielu wątpliwych atrakcji w Iranie, jak zdobywanie paliwa, jest jeszcze problem z internetem. I słuchajcie, to jest nasza druga wizyta w Iranie, więc wiedziałam, że trzeba mieć VPN,
i tak dalej. I nawet właśnie tam przed wyjazdem jeszcze sobie sprawdziłam tam ten VPN, ale to tam sprawdzałam jeszcze wcześniej, tam, czy mam tą aplikację i w ogóle. Ale że normalnie na co dzień ja VPN-u nie używam. Dla niewtajemniczonych VPN to jest taka aplikacja, takie programy, które ukrywają Twoją lokalizację, gdyż w Iranie internet jest bardzo cenzurowany i większość stron się nie otwiera. I tak dla przykładu otwierają się Google Maps, otwiera się strona z pogodą, natomiast już nawet mój blog, moja strona internetowa pchamdoprzodu.pl nie otwiera się. No to już jest podejrzana strona, nie? Nie wiadomo co, ona tam Śnieżka napisała na tej stronie, więc na wszelki wypadek zablokujemy, więc tak to wygląda, więc trudno jest funkcjonować, wiecie, nie działa WhatsApp, nie działa Facebook, nie działa Instagram, YouTube, nie ma po prostu możliwości ani tam coś pooglądać, niby nawet się tam coś otwiera czasem, tak jak YouTube jakby pokazuje, że się otwiera, ale się w sumie nie otwiera. No i teraz się okazało, po wjechaniu do tego Iranu, kupiliśmy tą kartę SIM, ale ten mój VPN nie działa. I jestem wściekła jak jasna cholera. Teraz jak jedziemy przez te, już straciłam rachubę, który trzeci czy czwarty dzień, to cały czas w drodze ja próbuję to jakąś... już mamy? Jedziemy? No to baczku mi nalali 20. No, coraz trudniej jest. No coraz trudniej. Nie wiem, może oni ich tak teraz pilnują, że może mieli jakieś takie problemy. A co, kazał ci tu postawić, tak, żeby na kamerach nie było? No widocznie mieli jakieś problemy i jakieś konsekwencje, skoro tak on tu każe ci się schować przed kamerami. W ogóle przedtem nie zwróciłam uwagi, żeby kamery były. Więc nie wiem, czy były, czy ich nie było. No nie wiem, ale tamtym razem, jak byliśmy w Iranie, to w ogóle nie mieliśmy problemów z otrzymywaniem tego paliwa, kupowaniem od tych tirowców, a teraz mamy ogromne problemy. Tak. A potem dokończę o tym VPN-ie, bo już będziemy jechać, tak więc będzie za głośno teraz i... No, tyle się dzieje, mówię wam, że nawet nie mam właśnie kiedy poopowiadać, tak naprawdę rzecz biorąc. Poza problemami z zakupem paliwa i internetem, naszym kolejnym zmartwieniem było znajdowanie dobrych miejsc do spania. Mówiąc dobrych, mam nadzieję jakichkolwiek, gdzie po prostu możemy się zatrzymać. Spanie na dziko w Iranie nie jest zabronione. Ale irańska policja jest tak przewrażliwiona, że na wszelki wypadek zabrania turystom spania na dziko. I o ile turyści, którzy nie podróżują z czworonogami, mogą przenocować w hotelu, tak dla nas z trzema ogonami jest to po prostu niemożliwe. Jest to więc nieustanna walka w kotka i myszkę z policją i wszelkimi innymi służbami. Szczególnie trudne jest to w obszarach zabudowanych i staramy się takie ominąć. Ale będąc w Isfahan i chcąc odwiedzić naszą znajomą, musieliśmy zatrzymać się w mieście. Znaleźliśmy więc taką epicką miejscówkę przy po prostu działkach. Przy, jak to się nazywa? Działki? No, nieważne. Przy działkach. Zapytaliśmy właściciela tej oto altanki, czy nie ma nic przeciwko i czy możemy sobie tam stanąć na końcu tego parkingu. On oczywiście, jak to po irańsku, bardzo się cieszył, że wybraliśmy właśnie to miejsce. I wszystko było fajnie i mogłabym powiedzieć, że mieliśmy spokojny czas, dopóki nie umówiliśmy się wieczorem z miną, która przyszła do nas po pracy, a wraz z nią... And we have police. No i nastała chwila grozy. I absolutnie nie baliśmy się o siebie, tylko o naszą koleżankę Minę. Policja, gdy zobaczyła, że jest z nami mężczyzna, naturalnie nie chciała z nami rozmawiać, znaczy z nami kobietami, tylko wskazała, żeby niedźwiedź zbliżył się do samochodu. On nachylił się do otwartego okna
I wtedy jeden z funkcjonariuszy poczuł znajomy zapach i spytał się go: absolut? Na co niedźwiedź powiedział: absolutnie. Jest takie angielskie słowo absolutely, które można tłumaczyć na wiele różnych sposobów. Bynajmniej policja zrozumiała to zupełnie inaczej i zaczęła powtarzać absolut. Na co niedźwiedź ucieszył się, że w ogóle coś możemy się dogadać i zrozumieć, i mówił: tak, tak, absolut, absolut. Widząc po prostu całą tą komiczną sytuację, Mina wkroczyła do akcji i zaczęła tłumaczyć, kim jesteśmy i co robimy, i że przyszła do nas po pracy i tak dalej. Policjanci byli bardzo zdezorientowani. W końcu machnęli ręką i pojechali, i mogliśmy tam zostać, a Mina nie miała żadnych kłopotów. No, powiem wam, że poziom frustracji już u mnie sięgnął zenitu. Już 4 dni nie mamy internetu, to znaczy działają nam mapy. Mogę wysłać maila, no to duży plus. No i generalnie na tym by się skończył wachlarz i mogę sprawdzić pogodę, więc jakby możemy podróżować i jechać, bo wiemy, gdzie jechać i gdzie się zatrzymać. No ale tyle, no skontaktowałam się z kim tylko mogłam, żeby ktoś mi pomógł rozwiązać te problemy. I tu od razu dziękuję moim znajomym, którzy natychmiast po prostu ruszyli do akcji i każdy robił to, co mógł. Nawet mój wspaniały kolega, który przesłał po prostu mi, po tym, że udało się jakby tam hasło zresetować, się okazało, że mam starą wersję aplikacji, trzeba mieć nową, a oczywiście ja nie mogę ściągnąć nowej, no bo przecież nic nie działa, więc jak masz ściągnąć, ale on wymyślił, że on ściągnie tą nową aplikację, no zna się, kurczę, na tych, no jak się gra w te klocki. Więc on mi ściągnął i wysłał mi na chmurę, a na Google Drive, ponieważ Google działa, więc na Google Drive mogłam wejść i sobie pobrać. No i pobrałam, nawet się zainstalowałam na komputerze, ale po zalogowaniu dalej nie działam, no więc zarąbiście. I wyobraźcie sobie, że już stwierdziłam, że pal 6 z tym moim po prostu płatnym VPN-em, wezmę innego. Nie mam teraz możliwości wykorzystać żadnych bezpłatnych VPN-ów, bo jak popatrzę, jedyne co działa, to mi podpowiedziała ta nasza irańska koleżanka, żeby wziąć Maca, czyli ja, czy mam iPhone'a, nie? No i ja generalnie rzecz biorąc, my nawet mamy takiego starego iPhone'a, ale tam już praktycznie nic nie działa. Ale mam też komputer Mac, mam dwa komputery, mam Maca, którego nie cierpię, ale jak się okazuje, może czasem jest przydatny. No więc rzuciłam się na tego Maca, żeby tutaj w tym Macu sprawdzić, czy działa App Store, bo Play Store nie działa, czyli tam, gdzie się pobiera aplikacje, tak? Ale App Store jednak w tym Macu działa, więc mogłam ściągnąć VPN. Więc udało mi się ściągnąć bardzo znany VPN, który się nazywa NordVPN. Tak? NordVPN, renomowany. Wersja płatna, więc ja rozumiem, że płatne to jest dobre, prawda? No i teraz on dalej nie łączy, wyobrażacie sobie? Czyli ja zapłaciłam za kolejny VPN, który mi nie działa, więc już mam dwa VPN-y płatne, które mi nie działają. I po prostu szlak mnie trafia, no tyle wam powiem. No. I co, mam teraz trzeci VPN spróbować? Do 3 razy sztuka? Jak ten trzeci nie zadziała, to już w łeb się strzelę po prostu. Za nami kolejny dzień bez internetu. No, znowu żeśmy próbowali wszystkiego i nic. Dzisiaj jesteśmy umówieni z kolegą Miny, który zajmuje się właśnie handlowaniem VPN-ami.
Ona się śmiała, to taki nowy zawód w Iranie, sprzedawanie VPN-ów i właśnie naprawianie, jakby pomaganie ludziom, żeby to wszystko działało. I check it with Amazon, it's okay, Amazon would do it. You're fucking engineer after all. My goodness. Yeah, it works. No! No! You fucking... No way! And go to porn, go to porn. Doesn't need to be porn, look, but okay. If porn works, everything works. YouTube is filtered too? YouTube is banned. YouTube, yeah, I can see it. YouTube is banned in Iran, yeah. Can I use YouTube? Let me check YouTube. If it's working, then is it's bad? Okay. Finger. Yeah. Yeah, it's Twitter, Instagram, Telegram, YouTube, all it's banned in Iran. You can't see a fucking music video on YouTube without a VPN. I think it's okay. Let me... Fuck you, Mina. You're a genius. I owe you one. I fucking owe you one, mate. Then you take the other one. God. 5 minutes? So, he was just fucking playing with it. So if you... this is the Simbox one. Yeah, if you press play and go to groups. No, listen, don't listen, show it to her. Yeah, okay. Yeah. She's the smart one. Yes, she is the smart one. Yeah, I'm just the stupid one here. You enter the... You press play button and then go to groups. Where the fuck did you learn all those things? On YouTube, on Twitter. You're joking? Yeah. On YouTube? Yeah. I watch YouTube a lot. You're like, fucking mental. Like 12 hours a week, I watch YouTube. Yeah, but it's banned in Iran. Yeah. With VPN. Wow. No to jest, wreszcie mamy ten internet. Słuchajcie, do drugiej w nocy żeśmy siedzieli, rozkminiali, udało mu się rozpracować jeden telefon i jeden z moich komputerów. Tak więc możemy jakoś funkcjonować, będę mogła dalej wstawiać filmy na YouTube. Tam ja trochę do przodu załadowałam, ale jakby musisz tam odblokować, bo on jest niewidoczny i tak dalej, tego nie mogłam zrobić. Tak, znaczy jakby technicznie może, jakby ktoś był zainteresowany. Więc na dzień dzisiejszy Armin powiedział nam, że generalnie prawie żaden VPN nie działa już, ponieważ ludzie korzystali z tych VPN-ów, więc wszystko po kolei po prostu oni blokują. Z czego ludzie korzystają, to oni blokują, więc ludzie szukają nowych rozwiązań, więc on się tym bardzo interesuje. No i wiadomo, no wszystko da się obejść w internecie, w tym świecie wirtualnym i faktycznie był bardzo sprawny w tym, co robił. Dla nas to jest po prostu jakiś kosmos. My właśnie żeśmy się czuli jak jakieś dinozaury, jednak faktycznie młode pokolenie to młode pokolenie, on ma 20 lat, tak więc to jest zupełnie inne pokolenie. Nawet Mina ma 27, mówi, że ona nie jest w stanie po prostu nadążać za tymi wszystkimi zmianami. I właśnie potrzebują takich ludzi, którzy no obejdą to. Nie, no to po prostu jakiś kosmos tutaj jest z tymi restrykcjami, z tym jak to wszystko funkcjonuje, jak kraj funkcjonuje. Właśnie muszę wam powiedzieć, że to spotkanie z nimi, z osobami właśnie, które dobrze rozmawiają po angielsku i można porozmawiać głębiej, to są piękne spotkania, ale dla nas też to są no, emocjonalnie dość wyczerpujące spotkania, bo no, nie możemy im pomóc, prawda? Możesz tylko wysłuchać. I nie, szkoda, że ci ludzie muszą się tak tutaj po prostu męczyć w tym całym systemie, w tym systemie, którego po prostu nikt nie chce, nie? Że są więźniami w swoim własnym kraju, że wszyscy chcą stąd wyjechać i każdy praktycznie ma kogoś, wiecie, znajomego z rodziny, kto mieszka w innym kraju. Oni dzisiaj właśnie, on mówił właśnie, że dzisiaj to już nie jest tak. Wszyscy młodzi ludzie wiedzą jak jest za granicą, na świecie,
i oni po prostu nie chcą już żyć w ten sposób, z tymi ograniczeniami. A mówię ci, mówię wam. Straszne rzeczy. Cieszmy się tą wolnością. Wczoraj jak zrobiliśmy pranie, bo oczywiście tutaj też korzystamy z tej gościnności i dobroci i pytają się, co potrzebujemy, i poprosiliśmy, czy możemy zrobić pranie. I wybraliśmy sobie pościel i żeśmy założyli pościel i tak właśnie żeśmy pomyśleli, że jak fajnie mieć ten świeżą pościel. I ja mówię do niedźwiedzia, ja mówię, a pamiętasz w domu, a mówię, tą radość, jak wchodziłeś do łóżka ze świeżą pościelą, a on tak, a wam mówię, właśnie, bo jak coś masz na stałe, jak to jest takie normalne, że sobie wypierzesz pościel, masz czysty ręcznik, to w ogóle tego nie doceniasz, w ogóle o tym nie myślisz. Natomiast jak coś już nie jest takie oczywiste, jak ci to zabiorą, albo tak jak my, zrezygnujesz z czegoś, nie mamy tej pralki i jakby dostęp do pralki to jest luksus. To jest coś nadzwyczajnego. To staje się wyjątkowe i naprawdę to doceniasz. I te flaszki, które my żeśmy tutaj chowali, jak przyjeżdżaliśmy, to nie tylko, że my takie pijaki jesteśmy, tylko my chcieliśmy właśnie tym ludziom przywieźć coś z zagranicy. Wiecie, oni są tacy głodni tego wszystkiego z zagranicy. Jakby pieniądze nie mają tu takiej wartości. Oczywiście płaci się za różne rzeczy i to jest okej, ale jakby pieniądz nie sprawia im takiej radości. Jak wiecie, paczka ciastek, które ja przywiosłam, takich krakersów pikantnych, wiecie, dla kogoś, i to trzeba wybrać, co dla kogo na przykład, nie? Dla jednego kiełbasa, że on sobie zje tą kiełbasę z wieprzowiny, zobaczy, jaki to jest smak. Że właśnie otworzysz komuś prawdziwą butelkę wina ze sklepu. I to jest dla nich po prostu experience. Wiecie, to nie jest tylko po prostu ten, oni nam tak dziękowali. No po prostu to jest bezcenne, piękne. Cieszę się, że chociaż na chwilę możemy im tutaj jakby przełamać ten ich, tą szarzyznę życia, dać nadzieję, upewnić ich, że także warto na przykład stąd wyjeżdżać, żeby się nie zastanawiali. My też żeśmy emigrowali, ja i niedźwiedź, jak byliśmy młodzi, bo nie chcieliśmy mieszkać w Polsce, prawda, z różnych powodów. I po prostu tak, trzeba uciekać tam... gdzie ci serce mówi, że gdzieś jest lepiej. Nie, życie mamy tylko jedno. Stałem twardo. Wow! Jeszcze kamienie. No ja chciałam nagrać kamienie. Zostaw. I bardzo dobrze ci tak, bo ja chciałam nagrać. Ała, teraz mi wrzuciłeś ten kamień gorący. Jaki bo gorący? Oni pieką to na kamieniach, a oparzy mnie w nogi. Tak więc udało kupić, więc tak wyglądają takie placki, to jest jeden placek przełamany na pół. Powiem wam, czekaj, ciemno wszędzie, głucho wszędzie i nadal nie ma internetu, próbuję jakoś światło tu ustawić. A poziom frustracji sięgnął zenitu w tej chwili, bo ja tu już ja tu gadam do kamery teraz. No. Dziękuję. Dobrze, że jakbym umierała, to by ktoś sprawdził. But they were good boys. Yeah, nice for them. It's fucking raining. Yeah. Okay, come on. We're not that far. No, I thought it's a desert. I thought you ride camels. I thought you live in the big tents, in the desert, no water, no internet.